Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa. Wracamy na tor, Tałko PiS, krótka przerwa była, teraz już emocji ciąg dalszy, a emocje mamy i myślę, że będą do końca tego spotkania. Bieg numer 5 przed nami, przypomnę, po 4 gonitwach, to dla tych z Państwa, którzy w tej chwili włączyli swoje odbiorniki, 13 do 11, a więc 2 punkty, prowadzenie gospodarzy to jest bardzo niedużo, tym niemniej mecz, myślę, nabiera rumieńców. Ułamek w kasku żółtym, Jesper Monberg w kasku koloru białego, to Unia Tarnów, gospodarze, na Państwa ekranach w kasku czerwonym. Andrzej Korolew, a potem jego partnerem będzie Wieczesław Gieruckis w kasku niebieskim. Gieruckis miał dobry swój pierwszy bieg, jak na oczywiście jego możliwości. Także Andrzej Korolew potwierdza, że na torze w Daugavpils trzeba się z nim liczyć. Z kolei Sebastian Ułamek jedynka w pierwszym biegu, potem Monberg, jak chodzi o Duńczyka, 3 punkty. A więc patrząc na punkty i styl jazdy, teoretycznie oczywiście faworytem są w tym biegu Tarnowienie, no ale właściwie tak na dobrą sprawę w jakim biegu nie są faworytem. Faworytem są tego dwumeczu i myślę, że tak też zostanie. Ułamek, Gieruckis, Smondberg i Korolew, to jest stawka piątej gonitwy. Daugavpils jeszcze ostatnie poprawki. Gieruckisa skupiony, Monberg już motocykle pracują na najwyższych obrotach. Próbował ukraść start Monberg. Taśma w górę poszła. Jestem ciekaw, czy przerwie sędzia ten pojedynek. Defekt chyba Jespera Monberga. Ale nie, przerwany jednak mamy bieg. Trochę dziwna sytuacja. Dziwna sytuacja, bo no, nie było tak. No, wirażowi nie sygnalizowali. Teraz pan z Korągiewką dopiero się pojawił, no, ale to jest startowy. Myślałem, że defekt zanotował Jesper Monberg, zresztą kibice także do Gopis krzyknęli głośno, no a tymczasem mamy powtórkę, to jest chyba Marcin ta sytuacja, no tak, dokładnie, no tyle, że będąc całkowicie sprawiedliwym, to podobny numer zrobił Grigori Łaguta w pierwszym biegu swoim, no i, ale widocznie tutaj może to było za bardzo widać, no i mamy powtórkę. Mamy powtórkę. Panie w dalszym ciągu strzelają do nas. Tutaj Marcinę obawiamy się o swoje życie i zdrowie. Nie wiem, jak to będzie dalej. Jak tak to będzie dalej wyglądało, to jest ostatni mecz w Daugavpils, który komentujemy, bo potem będą uszczerbki na zdrowiu. A musimy się, Marcin, trzymać. Jesteśmy młodymi ludźmi. Nie możemy się tutaj dać ponieść emocjom wszelkim. I powtórka w czwórkę oczywiście, bo żadnej taśmy nie było, niczego takiego. Nierówny start. Raz jeszcze Korolew i Gieruckis kontra Ułamek i Jesper Monberg. No panowie, podjeżdżajmy już pod taśmę. Nie ma co się ociągać, tym bardziej, że deszczowe chmury znowu nad torem w Daugavpils się pojawiają. Tutaj myślę, że do końca spotkania tak będzie. Raz słońce, raz chmury. Wisi ten deszcz w powietrzu, ale oby tutaj nic nie stało się takiego niedobrego, co mogłoby spowodować właśnie przerwanie tych zawodów. Jest Andrzej Korolew na pierwszym planie, rzut oka na zamek i jedziemy. Jedziemy najszybciej Ułamek i Monberg na podwójnym prowadzeniu. Teraz stara się Gieruckis przy krawężniku zmieścić Korolew, tymczasem ostatni. I mamy podwójne prowadzenie podopiecznych trenera Romana Jankowskiego, ale teraz już chyba naprawdę Monberg ma defekt, tak jest. A więc tym razem jednak faktycznie problemy Duńczyka ze sprzętem. Dwa defekty już, Marcin, bo pierwszy defekt Świderskiego, teraz defekt Monberga. Na punktowanych pozycjach to na pewno spora strata, ale jak na razie ze swojego zadania wywiązuje się dobrze Sebastian Ułamek, który prowadzi ze sporą przewagą, potem gospodarze, no i właściwie przy takiej postawie Duńczyka 3 do 3 to jest sukces dla nich i to oznacza, że będą w dalszym ciągu prowadzili dwoma punktami
ekipa Lokomotivo na jednym kole. Sebastian Ułamek, już proszę zobaczyć, jaka ogromna przewaga tego zawodnika. A więc Ułamek za 3, za 2 korole, 1 punkt Gierudzki, bez punktu Jesper Monberg. Po 3 w biegu numer 5, 16 do 14. Taki stan spotkania. Po 5 odsłonach, 1/3 spotkania za nami. Tak, pozdrawiamy Was serdecznie, my także. I 2 punkty w dalszym ciągu prowadzenia. Sporo się, Marcin, mówiło o tym, że właśnie o szansach Lokomotivu, no bo nawet jeżeli przegrają, to będą jechali baraże. Jeszcze nie wiemy, czy z Wrocławiem, czy z Gdańskiem. No ale jest jeden problem, o czym mówił prezes Rybników. Przy okazji dziękujemy bardzo serdecznie za przyjęcie tutaj Tałka Pi, za to, że możemy być na Łotwie. No jest problem jeden, no wiadomo, że są obwarowania licencyjne, to jest na pewno duży problem. On mówi otwarcie o tym, że nie stać ich w tej chwili na to, aby założyć sztuczne oświetlenie i inne różne historie, które trzeba mieć, aby ścigać się w polskiej ekstralidze. Zatem wiadomo, że z góry Lokomotiv niejako jest przegrany tutaj nawet w barażach. No ja uważam także, że po prostu no chłopaki jadą w tym sezonie naprawdę dobrze. Czy przegrają, czy wygrają, to będą jechali baraże, no ale nie sądzę, żeby ten klub był przygotowany na Ekstraligę. Wiem, sam pracuję w Ekstralidze i wiem, jakie są wymagania i jakie finanse są nakładane na Ekstraligę. No niestety jest wielka przepaść pomiędzy pierwszą a Ekstraligą. Jest wielka przepaść, a sam tor no, nie wystarczy do odnoszenia sukcesu, bo oczywiście o ile wystarcza w pierwszej lidze, to w Ekstralidze no już nie jeżdżą parasole, prawda? Tam już naprawdę trzeba, no, jak już mówię, mieć pod tyłkiem coś solidnego. No i przede wszystkim Grajków. Ja nie mówię tutaj, bo oczywiście bracia Łaguta i Bogdanów na pewno myślę, żeby sobie poradzili. Natomiast no, czy to by wystarczyło? Myślę, że nie. I tutaj na pewno byłoby ciężko, ale oczywiście nie odbierajmy szans Lokomotivowi. Póki co jadą chłopcy bardzo dzielnie i kapitalna postawa już w tym sezonie. To jest naprawdę wielka sprawa i wielki klimat. Szóste rozdanie, Maksim Bogdanow w kasku niebieskim, potem Kjast Poczusk w kasku czerwonym. Natomiast parę unitarnów stanowić będą Piotr Fidelski w kasku żółtym, Bjarn Petersen w kasku koloru białego. Ciekawa, Marcin, historia z Poczuksem, bo wydawało się jeszcze 2 lata temu, 3, że to będzie naprawdę kawał znakomitego zawodnika, a tymczasem co rok to gorzej. Gdzie myślisz jest przyczyna problemów? Bo no, znacie się z chłopakami, z mechanikami, na pewno może gdzieś słyszałeś, co dzieje się z Poczuksem, no bo czasami ma biegi jakby naprawdę zdał licencję to dopiero. To znaczy miałem okazję z nim rozmawiać w tym roku na bodajże eliminacjach do Grand Prix i zadałem mu to samo pytanie. No, w sprzęcie mówi, że sprzęt jest dobry, taki jak miał bodajże w Gnieźnie, kiedy miał sezon praktycznie życia w Polsce. No, no coś po prostu w jego głowie nie gra, jest strasznie nerwowym chłopakiem i nie poznaje go. Przed 3 laty był zupełnie inny niż teraz. No ale w każdym razie nie odbierajmy mu jakiejś, nie wiem, zdolności, bo naprawdę chłopak potrafi jeździć na żużlu i czasami ma biegi takie, że aż miło patrzeć. A speedway jest taką dyscypliną, że w jednym sezonie się jedzie i leje się wszystkim, a w drugim sezonie jest sielany. Popatrzmy, 6. odsłona przed nami. Bogdanow, Świderski, Podrzuc, Petersen. Taśma w górze, dobrze. Petersen z tego 4. pola szybszy będzie. Maksim Bogdanow, ładna walka. Teraz bardzo ostro Bogdanow pojechał z Petersenem. No, niezbyt do końca fair to było. Na pewno będzie miał Dumczyk sporo pretensji do Bogdanowa, ale jak na razie gospodarze wychodzą z tego obronną ręką, bo 3-3 to będzie w dalszym ciągu oznaczało prowadzenie ekipy trenera Nikołaja Kokina. No i Bogdanow kolejny raz udowadnia, że jest naprawdę niezłym rajderem w tym sezonie. Zamyka stawkę Podrzusk, a więc te problemy tego zawodnika w dalszym ciągu są. Być może sezon 2010 będzie dla niego dobry. Tego mu życzymy, bo naprawdę, tak jak Marcin mówił, w Gnieźnie zapowiadał się kapitalnie, a potem coś się stało niedobrego z tym gościem, że w tej chwili wozi same ogony i tak jest także w tym wyścigu. Bogdanow pierwszy, drugi Świderski, trzeci będzie Petersen, a 4. Podrzusk. Cieszą się kibice
Zdałga Pils nie ma to jednak jak dopingować swoich chłopaków i tutaj myślę słuszna koncepcja poniekąd trenera Kokina, że dał szansę jednak miejscowym zawodnikom. A więc Bogdanów za 3, Świderski za 2. Jedno oczko i bonus dla Petersena bez punktu. Podrzusk tutaj jeden z kibiców Lokomotivu. Pełen emocji. Ale brawa, brawa od kibiców. Myślę, że tutaj naprawdę jest. Podkreślam to po raz kolejny. Ta ekipa osiągnęła już w tym sezonie naprawdę bardzo, bardzo dużo. 19 do 17. Po 6 gonitwach. 2 punkty in plus dla gospodarzy w dalszym ciągu. A my popatrzmy, jak to wszystko wyglądało. Raz jeszcze, za chwilkę będą powtórki. Tutaj już mamy powtórki. Tam ostro, Marcin, było niesamowicie na wyjściu z tego wirażu. Za chwilkę to zobaczymy. No ja myślę, że Bogdanow nie chciał. Teraz zobacz, w tym momencie Michale pociągnęło u motocykl. Pociągnęło, dokładnie. Tam gdzieś jakaś mi się albo kolejinka, albo gdzieś skleiło dobrze. Tutaj Świderski popełnił ten sam błąd. Też na wyjściu z pierwszego łuku. To wyglądało znakomicie i tutaj za chwilkę będziemy mieli... Zobacz. Faktycznie, tam raz jest, no... i teraz Świder. No ale gdyby, całe szczęście, że Petersen nie był tak blisko. Myślę, że gdyby tam się rozpędzał bardziej pod płotem, to mogłoby się to skończyć bardzo źle. Całe szczęście, że tutaj mamy taki efekt, jaki mamy. Ale Marcin, potwierdza się to, co mówiłeś kilka minut temu, że ten tor się będzie z jednej strony odsypywał, ale z drugiej strony będą kolejniki, które będą powodowały tego typu sytuacje, jak na przykład mieliśmy tutaj. I myślę, że trzeba będzie do końca być skoncentrowanym i uważnym, nawet jadąc z przodu, aby tej pozycji nie stracić. Jest już w swoim charakterystycznym złotym kasku Janusz Kołodziej. Przypomnę, indywidualny mistrz Polski z roku 2005, Artiom Łaguta. Nie wiem, czy Red Bull doda mu skrzydeł w tym biegu, ale dla gospodarzy byłoby to na pewno z wielką korzyścią. Grigorij Łaguta w kasku czerwonym, Artiom Łaguta w miejsce Leonida Paury w kasku niebieskim, a więc bracia Łaguta kontra Janusz Kołodziej w żółtym i Szymon Kiełbasa w kasku koloru białego. Oni niezbyt dobrze czują się razem na torze. Mówił Grigorij Łaguta o tym, że z jednej strony lubi jeździć z bratem w parze, z drugiej jednak strony speedway jest na tyle niebezpiecznym sportem, że martwi się o siebie i o brata zarazem. I te biegi faktycznie Łagutom nie wychodzą czasem dobrze. Przeważnie jest tak, że nie do końca jednak to dobrze wygląda. Pamiętam ostatni mecz w Rzeszowie na torze Marmy. Tam bęcki były solidne, bo każdy bieg z tego, to co pamiętam, jechali 3 razy i 3 razy było 5-1. No, ja zauważyłem, jak byłem tam na meczu, że jak to bracia są ze sobą bardzo zżyci. No, ale na torze jednak jest jeszcze dwóch innych zawodników. Czasami są trudne warunki torowe, więc i nie wiem, nie spotkałem się nigdy z takim czymś, ale podejrzewam, że jakby mój brat jeździł na żużlu, to też nie chciałbym z nim jeździć. Teraz ujęcie, ładne ujęcie z kamery z tyłu. Artiom, popatrzmy, jak to wygląda od tyłu. Taśma w górze teraz, kapitalnie Kołodziej, dobrze, Artiom Łaguta po zewnętrznej, Grigorij przy krawężniku, pogubił się Szymon Kiełbasa, a Kołodziej jest z przodu, ale już nakrywa go na wejściu wiraż, Artiom Łaguta teraz nieco szerzej, wyrzuciło go Grigorij przy krawężniku kapitalnie i proszę zobaczyć, co się stało, prowadził Janusz Kołodziej przez jedno okrążenie, ale bracia Łaguta kapitalną robotę zrobi. To jest właśnie tor w Daugavpils. Kiedyś rozmawiałem z Piotrem Świderskim, kiedy jeszcze jeździł w Rybniku i on właśnie mówi, że Daugavpils to jest taki tor, że jedno krążenie jedziesz pierwszy, a potem za 300 parę metrów już jesteś ostatni, gdzie zupełnie nie wiesz, co się dzieje i to właśnie teraz udowodnił Janusz Kołodziej, bo wydawało się, że dosyć będzie pewnym punktem tego zespołu w tym wyścigu, a tymczasem już jest trzeci, nie kontynuuje biegu Szymon Kiełbasa, gdzieś tam jego motocykl chyba odmówił posłuszeństwa, a bracia Łaguta kapitalnie 5 punktów dla swojej ekipy przewożą właśnie w tej odsłonie. Artiom za 3, Grigorij za 2, 1 punkt Janusz Kołodziej, bez punktu Szymon Kiełbasa 5-1, drugie podwójne zwycięstwo
gospodarzy w tym spotkaniu i w tej chwili będziemy mieli 24 do 18. Taki stan spotkania, 6 punktów to oznacza dla tych z Państwa, którzy nie do końca dobrze znają regulamin, że już może korzystać Roman Jankowski z rezerwy taktycznej. No ale zobaczymy, czy taką wykorzysta, czy jednak spokojnie będzie dalej Unia Tarnów jechała swoje. Bo 6 punktów to i dużo, i mało zarazem. Ale to myślę jest, Marcin, spora niespodzianka, bo o ile tutaj Szymon Kiełbasa od początku nie prezentował się wyśmienicie, no to postawa Kołodzieja w tym biegu, gdzie przegrał tak lekko właściwie i łatwo, to jest na pewno spora niespodzianka. No ja myślę, że sam chyba Janusz nie spodziewał się po wygranym starcie, że tutaj po zewnętrznej będzie go atakował młodszy z braci Laguta. No ale tak jak mówiłeś, tor w Daugavpilsie jest bardzo specyficzny. Myślę, że warunki torowe się troszkę zmieniły niż na początku. No i po prostu Janusz nie jest jeszcze w 100% dopasowany do tej nawierzchni. Jest dobrze ze startu, jest dobrze na pierwszym wirażu na dojeździe, ale potem coś się dzieje, że rywale niczym koło furmanki przejeżdżają. Widać, że te motocykle Janusza nie są tak jeszcze szybkie, a tutaj raz jeszcze bracia Łaguta dziękuję sobie za współpracę. Tu jeszcze Grigori coś tam konsultuje z bratem. No proszę Państwa, 6 punktów. To nam zwiastuje wielkie emocje. Także w tym wyścigu Sebastian Ułamek na Państwa ekranach w kasku żółtym ma jako partnera Jespera Monberga w kasku białym. Natomiast gospodarze tutaj Maksim Bogdanow, ten niesamowity Bogdanow, który dzisiaj prezentuje się wybornie w kasku niebieskim. W miejsce Podżuksa pojedzie Jewgeni Karawacki. A więc pierwszy bieg tego zawodnika na torze Daugavpils. Łamek, przypomnę, wczoraj w Grand Prix tylko 2 punkty Sebastiana Ułamka i praktycznie no, razem z Grzegorzem Walaskiem stracili szansę na utrzymanie się w pierwszej ósemce. Trochę uważam tutaj taka malutka szpileczka do teamu Sebastiana Ułamka. Czytałem wypowiedź Sebastiana, kiedy w którymś Grand Prix zdobył 8 punktów czy 7, mówi, że jego występ był rewelacyjny. No, uważam, że jeżeli zawodnik tej klasy i tak doświadczony zachwyca się tego typu występami, no to troszeczkę to jest chyba nie w porządku. Bo nie wiem, czy się Marcin ze mną zgodzisz, ale obserwuję to jakoś od pewnego czasu, że co rok Grand Prix jest słabsze w sensie zawodniczym i myślę, że można było akurat w tym sezonie, kiedy no nie ma jakichś super wielkich nazwisk, pojechać na tyle dobrze, żeby się utrzymać, a tymczasem no, oprócz Tomka Goloba, Rune Holte ostatnio zaczął jechać dobrze, ale czy to wystarczy na utrzymanie się w pierwszym ósemce? Popatrzmy teraz jednak na spotkanie do Grand Prix, wrócimy kapitalnie, tarnowianie znowu. Ułamek i Monberg, teraz Bogdanow tam szaleje po zewnętrznej, Karawackis już jest ostatni, a Bogdanow już jest drugi, proszę zobaczyć. Ułamek pierwszy ogląda się, gdzie jest jego partner, ten tymczasem już jest trzeci. Maksim Bogdanow pracuje tutaj na zewnętrznej bardzo intensywnie, tam jest chyba jakaś dobra ścieżka do ataku, bo widać, że cały czas bardzo szeroko się napędza Bogdanow, kapitalna prędkość motocykla i już Sebastian Ułamek ogląda numer startowy Maksima Bogdanowa. Było 5-1 dla gości, tymczasem zrobiło się 3-3. Niesamowicie jak na razie radzi sobie Bogdanow tutaj, kapitalnie dostrojony sprzętowo, chociaż ze startu jest słabo, Marcin. Tak. Ale po trasie widać, jest bardzo szybki. Ładna jazda tego zawodnika. Teraz pilnują już drugiej, trzeciej pozycji tarnowianie. Tu już nie ma sensu się ścigać, bo to i tak nic nie da. Standing ovation dla Maksima Bogdanowa. Kapitalny występ. Kolejny bieg, 3 punkty. Maksim Bogdanow, dokładnie bieg numer 8. Drugi Sebastian Ułamek. Trzeci jest Jesper Monberg. Jewgeni Karawacki jest na miejscu czwartym. Po 3. 27-21. To jest wynik tego spotkania. No i w dalszym ciągu 6 punktów zachowują przewagi gospodarze, ale pięknie tutaj pokazał kapitalną szkołę jazdy Maksim Bogdanow. Widać, że nie miał szans Sebastian Ułamek. Myślę, że blokując go niewiele by wskórał, bo po prostu był wyraźnie szybszy na trasie Maksim.
Jak, Marcin, przygotowuje się silnik? Czy można przygotować silnik tak, żeby był jednocześnie dobry i na start, i na trasę, czy jednak to jest po prostu niemożliwe? Jest zawsze jakiś element jest słabszy. To znaczy, w zależności jak jest przygotowany tor. Tor w Daukapi dzisiaj jest troszkę inny, tak jak mówił Sebastian przed meczem. No, w każdym bądź razie ja uważam, że Maksim po prostu jest wyłowany na tym torze. Jeździł już w różnych warunkach. Posiada dobry sprzęt i umie go wykorzystać w dzisiejszym meczu. Jak na razie jest niepokonany. Czy można ustawić? Zawsze można. Nie ma rzeczy niemożliwych, Michale. Aczkolwiek jest to bardzo, bardzo ciężkie ustawić motor od pierwszego biegu tak, żeby po prostu jechać tak jak Bogdanów dzisiaj. Kapitalny, tutaj mamy właśnie atak na pozycję Sebastiana Ułamka. Bezradny był Ułamek, spojrzał tylko jak oddala się Maksym Bogdanow. Tu jeszcze próbował przy krawędziku się zmieścić, ale większa prędkość Bogdanowa na wyjściu z tego wirażu spowodowała, że dowiózł 3 punkty do mety. No i Marcin, co? 6 punktów. Ciekawie się zaczyna robić, bo tutaj jednak mimo wszystko Unia Tarnów była faworytem, była postrzegana jako kandydat do zwycięstwa w tym spotkaniu, a jak na razie prowadzą gospodarze. No tak jak mówiłem, mają atut własnego toru. Mało meczy w tym sezonie przegrali. W ogóle nie wiem, Michale, czy jakikolwiek mecz przegrali u siebie. Nie przegrali u siebie żadnego spotkania. Tutaj męczyli się z Gniezdem, kiedy popularne Jabłko 27 punktów krzyku śmignął. Niesamowity występ w tym pierwszym spotkaniu, nie w playoffach, ale w zasadniczej serii przegrali 50-43. Start Gniezdą uratowali remis. Remis Pięknej Dziewczyny i ja już mówię o remisie. Nie, uratowali punkt bonusowy. Potem była przeprawa z Unią Tarnów ciężka, ale wszystkie mecze wygrane u siebie. To jest klucz do sukcesu, jak wydaje się, drużyny Daugavpils. I teraz znowu bracia Łaguta razem, bo mamy zmianę. Jedną w drużynie gospodarzy, w miejsce Leonida Paury właśnie Artiom Łaguta. Jego partnerem będzie Grigori Łaguta w kasku czerwonym, oczywiście Artiom w kasku niebieskim, a przeciwko nim popularny świder Piotr Świderski i Bjarn Petersen, Duńczyk w kasku koloru białego. Czy drugi raz 5-1 zwyciężą gospodarze, a konkretnie bracia Łaguta? No, Artiom jest zawodnikiem, który jest bardzo nierówny. Potrafi wygrać dwa biegi, by potem przyjechać dwa razy ostatni. Pamiętam ostatnie spotkanie właśnie w Rzeszowie, kiedy tam wygrał pierwszy wyścig młodzieżowy z ogromną przewagą, a potem zupełnie się pogubił, wożąc gdzieś zupełnie bez sensu ogony. Świder w żółtym, Artiom Łaguta w niebieskim. Do pary Jan Petersen w białym oraz Grigori Łaguta w kasku koloru czerwonego. Dobrze. Gospodarze, ale zabrakło dojazdu. Teraz bardzo szeroko pojechali gości, tam nawzajem sobie przeszkadzają. Świderski z Petersenem. Już jednak wszystko opanowane. Teraz szeroko pojechał Piotr Świderski pod bandą. Drugi Petersen, trzeci Artiom Łaguta, czwarty Grigori. Teraz Grigori będzie trzeci, Artiom czwarty. Jestem ciekaw, czy będą w stanie cokolwiek zrobić tutaj gospodarze, bo o ile Piotr Świderski wydaje się być niezagrożony, to jednak pozycja Petersena jest w dalszym ciągu otwarta. I tutaj gdyby go zaatakowali we dwójkę, myślę, że byłby efekt. Teraz stracił bardzo Grigori Łaguta na tym wirażu. Odjechał Petersen. Myślę, że tam jest niezbyt dobra ścieżka pod bandą. Już ten tor się troszeczkę przesuszył. Nie trzyma już tak jak jeszcze parę biegów temu. No i bracia Łaguta teraz w odwrocie. 5-1 było w pierwszym wyścigu, kiedy jechali razem. Teraz znowu z kolei 1-5 do tyłu. Ale to jakby Marcin wyjątek, który był w poprzednim biegu, potwierdza regułę, że bracia Łaguta niezbyt dobrze czują się jeżdżąc parą. Troszeczkę mamy ciszy, jak chodzi na ostatnio na Lokomotivu, bo pierwsza wygrana jaskółek dopiero w biegu 9 podwójna. To na pewno oddaje dramaturgię tego spotkania. Świderski 3, Petersen 2. Potem trzeci Grigori Łaguta, czwarty Artiom. A więc mamy 5-1, pierwsze podwójne zwycięstwo podopiecznych trenera Romana Jankowskiego. I z 6 punktów zrobiły się tylko 2, 28-26 dla gospodarzy. W dalszym ciągu jednak Łotysze prowadzą z faworytem ekipą Unii Tarnów. No a kibice w Daugavpils, mimo tego, że tutaj bieg przegrany
Radość na twarzy jest wielka. Tutaj było bardzo dobrze, ale zabrakło dojazdu. Tu był problem, bo chyba Bjørn Petersen Marcin nie widział, że tam Świder się napędza. Miałem takie wrażenie, że sobie przeszkadzali na pierwszym wirażu. Ja uważam to samo. Bjørn był pierwszy i chyba myślał, że któryś z braci Laguta będzie go chciał minąć po zewnętrznej. No ale po raz kolejny uważam, że tor bardzo się zmienił, tak jak już mówiłeś podczas biegu, że jest bardzo sucho, wyślizgała się ścieżka przy krawężniku i zrobiła się ścieżka pod płotem, gdzie Świder teraz był nieosiągalny dla rywali. No właśnie, te dwa pierwsze biegi Piotra Świderskiego były dobre, no ale jakoś bez wyrazu tak zupełnie. No a teraz już to naprawdę był ten Świder, którego pamiętamy z sezonu 2008, chociaż słabszy sezon ma Piotr Świderski i w Anglii, i w Polsce, w porównaniu z tym, co było w zeszłym roku, ale to i tak jest zawodnik na pewno jeden z liderów Unitaru. Zresztą, proszę Państwa, no krótko i na temat. Kiedy Państwo otworzą statystyki pierwszej ligi, to pierwsze cztery miejsca zajmują zawodnicy Unitaru. Co wystarczy, Marcin, za cały komentarz siły tarnowskiego żużla. Teraz bez zmian, a więc Korole w czerwonym, Gierucki z niebieskim, gospodarze kontra Janusz Kołodziej w żółtym i Szymon Kiełbasa w kasku koloru białego. Chociaż nie wiem, czy to nie jest Patryk Hugar. Tutaj mamy chyba zmianę, dokładnie, więc Hugar w miejsce Kiełbasy. Przypomnę, że w myśl regulaminu Szymon Kiełbasa musi raz jeszcze pojawić się na torze, bo zawodnik z numerem 6 i 14 powinni jechać minimum 3 razy. A więc oszczędza Szymona Kiełbasę na kolejne wyścigi. No zobaczymy, co zrobi Andrzej Korolew. On na Państwa ekranach w kasku czerwonym. Co, Marcin, można w tak krótkim czasie zrobić ze sprzęgłem przed wyścigiem? Co można zrobić ze sprzęgłem? To znaczy, przeważnie zawodnik po trudnym starcie podjeżdża, jak coś nie gra i albo odkręcamy sprzęgło, bo jest za mocno skręcone, albo po prostu je dokręcamy, żeby miało jeszcze większy tak zwany szlak, czyli żeby lepiej kleiło. Ale to znowu indywidualna sprawa. Kołodziej w kasku żółtym, dobrze. Janusz Kołodziej jest pierwszy, Korolew drugi, teraz Hugard jest na trzeciej pozycji, czwarty w kasku niebieskim. Gierucki, ale on od początku tego meczu nie błyszczy, teraz atakuje Patryk Hugard, pozycja Andrzeja Korolewa. Ten jednak w dalszym ciągu jest drugi. I póki co wygląda na to wszystko na 2-4 dla jaskółek z Tarnowa. Czyżby w końcu uniści dopasowali swój sprzęt? Niezbyt pewnie jedzie Korolew. Widać, że szybki sprzęt ma Hugard, ale nie potrafi jednak znaleźć recepty. Teraz kapitalnie go zablokował. Groźne to było, bo aż boję się pomyśleć, co by się stało, gdyby Hugard wjechał w tylne koło Korolewa. Teraz akcja będzie nieco szerzej. Tam pod bandą spróbuje się napędzić, jednak Korolew broni się znakomicie, zamyka tą ścieżkę przy bandzie. Jeszcze 3/4 okrążenia będzie miał ten Duńczyk, aby wyprzedzić weterana torów. Dał go apis, ale chyba ta sztuka się nie uda i tylko 2-4 będzie dla tarnowskich jaskółek. Kołodziej już chyba dopasowany idealnie, za 3, potem Korolew trzeci, Patryk Hugard czwarty w tym biegu, Wieczesław Gieruckis. Na Państwa ekranach Janusz Kołodziej. 4-2 dla Unitarnów po 30, a więc mecz zaczyna nam się od początku. Ale mam, Marcin, takie wrażenie, że Uniści coraz lepiej ten tor rozgryzają i chyba delikatnie w tej części przynajmniej spotkania zaczyna nam się rysować ich przewaga. No ja uważam także, że po prostu tor zaczyna wracać do normalności. To też jest jedna strona medalu, że trochę przeschnął. Wiadomo, że Uniści jeździli też na dosyć twardym torze i w poprzednim meczu, o ile pamiętam, Daugavpils też był twardy tor, także na pewno Uniści troszkę się spasowali ze swoimi motocyklami, no i tor też, zmieniły się trochę warunki torowe, porobiły się troszkę dziury i
myślę, że chłopaki z Tarnowa znaleźli już ścieżki, gdzie idzie po prostu szybko jechać. No a dzisiaj Szymon Kiełbasa, którego tak chwaliliśmy przed tym spotkaniem, potwierdza się to, że Szymon mówił wyraźnie, że kiedy jest twardo, on sobie nie radzi. Po prostu pamięta mecz w Rybniku, pierwsza runda playoff, kiedy Szymon pojechał katastrofalnie wręcz na torze w Rybniku, kiedy było pod koło w kwietniu, kapitalny występ tego zawodnika. No a tutaj na razie się nie potrafi odnaleźć i póki co na razie zawodzi. My żegnamy się i wracamy na trzecią część. Za chwileczkę do Państwa. Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa.